Omeczyki.pl, to jest mój ulubiony serwis. Polska! Biało-czerwoni! Wszyscy! I wszyscy! Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! No ja typu jeden do jednego, prawdę powiedziawszy, a ty? A ja 2-1. Kto strzeli? Lewandowski, Zieliński. A dla Senegalu? Nie, a dla Senegalu nie wiem. Ja typuję 2-0, 2-0 Lewandowski. Ja 2-0 i Polacy wyjaśniają mi... I kto strzela? Lewy i Zielu. Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! Marsz Dąbrowski! Zieli polskiego Polski! Za swoim przewodem złączył się z narodem! Lewandowski! Widzimy, kolega ma dokładnie rozpisane, co reprezentacja Polski próbowała grać w pierwszej połowie. Czy tak wyglądał ten schemat? To jest właśnie taktyka Polaków. Mam nadzieję, że się zmieni w drugiej połowie. Nie za dużo mimo wszystko na tej twojej koszulce gry do przodu? No tylko do przodu, trzeba strzelić gola w końcu. No trzeba, ale w pierwszej połowie tego zdecydowanie brakowało. Nie, no Polacy strzelili gola, to prawda nie do tej bramki. Bramka była. Czy Diego Cionek powinien wyjść na drugą połowę? Koniecznie, ale strzelę do drugiej bramki. Zmieniamy Milika, ponieważ nie grał się w pierwszej połowie. Zobaczyłbym do niego Kowalskiego, ponieważ jest bardziej ruchliwy od Teodorczyka. Liczę na wsparcie Pola w środku, więc jeżeli trzeba będzie ruszyć później do przodu, to proponuję wymienić Czonka na linię tego. No i jeżeli już będziemy wsparci do muru, no to powinien wejść kolejny napastnik, kolejny zawodnik ofensywny, czyli Teodorczyk, ponieważ innych ofensywnych już chyba nie mamy. Nie liczę z Sławka Peszki, przepraszam. Jakie zmiany przed drugim meczem? No mam nadzieję, że Glik będzie zdrowy, nie wiem dokładnie jak to z nim. Może Milik, żeby przed Polska! Myślę, że tak. Zawsze Lewandowskiego mocno pilnują. On był osaczony wręcz, więc no też nie mógł pograć tak jak... Zawsze jest podwajanie, tak samo jak Mané. Gdzieś tam brał wszystko na siebie, u nas trochę tego brakowało. Szkoda, naprawdę jest wielki niedosyt. Ale jest nadzieja na te dwa kolejne mecze. Musimy je wygrać i przejść dalej. Moim zdaniem zawiódł na pewno atak pozycyjny. Z tego co widzieliśmy. Przede wszystkim. Nie, no gra w ataku pozycyjnym była tragiczna. Jedyną bramkę, którą zdobyliśmy, jedyną akcję normalną, którą rozegraliśmy, był strzał po prostu ze stałego fragmentu gry, dośrodkowanie ze stałego fragmentu gry i Krychowiak się zrehabilitował za naprawdę słabe odegranie do tyłu i przez to straciliśmy też bramkę, ale to nie wystarczyło. Na przykład Krychowiak zagrał bardzo fajny mecz, nie wspominając o bramce, która no, była zajebista, fajnie się pokazał, nie ma co ukrywać. Natomiast myślę, że kogoś brakowało też w środku, natomiast na przykład Milik był za mało widoczny, wszedł Kownacki, który go zmienił i tak naprawdę wiele odmienił z przodu. Był bardziej widoczny, bardziej wychodził do piłki, więcej się zostawił, brał więcej zdecydowanie na siebie, co dla mnie na przykład było zaskoczeniem. Oczywiście na plus. Musi być lepiej. No nie możemy, kurde, przegrać 3 meczów, no. Do cholery. Musimy wygrać następne, żeby w ogóle mieć szansę wyjść z grupy. Po prostu. Bierzemy, jedziemy na mundial, wychodzimy z grupy i jedziemy dalej. Polska! Żeby ich zmotywować, wszystkim gratuluję za tego jednego gola, ale...